środa, 25 dzień października. Na tę datę zaplanowano wielki finał Forbet Okręgowego Pucharu Polski Delegatury Radomskiej, który za chwileczkę się rozpocznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wybiła równiutko godzina 15. O tej powinniśmy mieć gwizdek, ale widzimy, że jeszcze troszeczkę się to wszystko przeciągnęło, także za chwileczkę będziemy startowali z tym spotkaniem. Jesteśmy w Kozienickim Centrum Sportu i Rekreacji. Z tego miejsca serdecznie Was witam ja, czyli Łukasz Cichowski. Mecz, gdzie Kopciuszek na tym etapie rozgrywek, a więc KS Powiślanka Lipsko, spotka się z dominatorem, jeśli chodzi o ostatnie lata i właśnie ten turniej, czyli ekipą Oskara Przysucha. Powiślanka po raz pierwszy w swojej historii zagra właśnie w finale. Jeśli chodzi o Oskara Przysucha, oni w ostatnich 4 latach triumfowali 3-krotnie i teraz stają przed szansą po raz 3 z rzędu wzniesienia tego trofeum. Już widzimy, że bohaterowie tego starcia w asyście panów arbitrów pojawili się na murawie, więc czas poznać wyjściowe jedenastki. W bramce z numerem 77 Norbert Wnukowski, numer 4 Mateusz Prokop, numer 7 Oskar Brociek, numer 8 Patryk Borkowski, numer 9 Daniel Król, numer 10 Jakub Cieciura, kapitan zespołu, numer 11 Piotr Kiełbasa, numer 14 Paweł Brzigot, numer 16 Jan Kamarą, numer 19 Jakub Włoszczak i numer 99 Roman Skowroński. Trenerem tej drużyny jest pan Mariusz Tobryn, sędzią głównym tego starcia jest pan Norbert Chrząstek. Jeśli chodzi o zawodników zasiadających na ławce rezerwowych w tym starciu, Mariusz Tobryn pozostawia sobie w wodzie w Norberta, Mirkę, Karola Ziębę, Macieja Szczepanika, Oliwiera Pastuszkę, Maksymiliana Krupę i Bartosza Zarębę. Gotowy do wykonania pierwszego kopnięcia w tym starciu jest Roman Skowroński. Ja jestem gotowy, mam nadzieję, że Państwo również startujemy. Jeśli chodzi właśnie o klasyfikację strzelców w zespole Powiślanki, no to Piotr Kiełbasa razem z Damianem Nogajem są najlepszymi strzelcami. Nie ma dzisiaj Damiana Nogaja, na pewno jest to gigantyczne osłabienie. Gołębski. Kapitalne zagranie do Bojanowicza. Teraz Jakub Cieciura. Najbardziej doświadczony, też powiedzmy sobie szczerze, z najciekawszym CV piłkarskim, jeśli chodzi o ekipę Powiślanki Lipsko. Mowa tutaj oczywiście o kapitanie tego zespołu, grającym z numerem 10. Rocznik 83, już 40-letni gracz, mierzący 179 cm. Grał w takich klubach jak Radom, GKS Bełchatów, Hetman Zamość, GKP Gorzów, Krzostroj Świętokrzyski czy Olimpia Grudziądz. No, kapitalny bagaż doświadczenia, 111 spotkań, 6 bramek i 3 asysty w pierwszej lidze. No i co ciekawe, gracz z doświadczeniem ekstraklasowym, co prawda małym, ale jednak nie każdemu piłkarzowi dane jest zagrać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Na takiego doświadczenia zaznał Jakub Cieciura, sezon 2005-2006, no odległe czasy. Wtedy zagrał 4 spotkania w Ekstraklasie w barwach GKS-u Bełchatów. Bojanowicz przejmuje piłkę. Bojanowicz, wykładka! Król znakomicie antycypował zamiary rywali. Ustawił się idealnie na linii podania i przerwał tę akcję. A teraz Skowroński, 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 indywidualna szarża, Skowroński! Oj, uruchomili się kibice Powiślanki. Uznali, że to jest właśnie moment, gdzie trzeba wesprzeć swoich ulubieńców. Oni na pewno dadzą z siebie wszystko. No czy to jednak wystarczy, bo naprawdę zadanie, tak jak już kilkukrotnie wspominałem, arcyciężkie. Dominator tych rozgrywek w ostatnich latach, Oskar Przysucha naprzeciwko, a tutaj Skowroński! Już widzimy, że składał się do woleja, czyhał. Po raz kolejny dośrodkowanie! Prokop. Prokop w pole karne, wybija Sala. No i teraz szansa dla Oskara na szybki kontratak. Rusza Pankowski. Pankowski ma mnóstwo miejsca. Pankowski na lewą stronę. Kołtunowicz przepuścił. Już podłączył się Maciej Knap. Knap. Knap cały czas przy piłce. Maciej Knap jest już w polu karnym. Knap, wyłożenie. Kołtunowicz. Odegranie i nie ma tutaj bramki. Kapitalna sytuacja dla Oskara. Knap idzie na obieg kornacki. Knap w swoim stylu, można powiedzieć, z tego spotkania jak na razie. Król, ale chyba pierwszy będzie Bojanowicz. Tak jest. Do Wieczorka. Wieczorek naciskany, niezbyt dobre zachowanie bramkarza Oskara. Kołębski, świetne zagranie do Bojanowicza. Aut dla Powiślanki. Skowroński jeszcze raz wygrywa zastawkę. Oj, teraz być może będzie okazja, dobre zagranie. Kiełbasa, Kiełbasa! Ależ ofiarnie Tomasz Bogołębski. Będzie rzut rożny, ale to była świetna akcja.
gdyby tylko spóźnił się chwileczkę Tomasz, mielibyśmy zapewne 11 dla Powiślanki. No ale pierwsze zagrożenie, teraz powinna się zapalić delikatna czerwona lampeczka nad głowami Oskara Przysucha. A teraz dobre zejście, ależ dribbling Prokopa, Prokop! Strzał na dalszy słupek, dobry fragment Powiślanki, złapali wiatr w żagle i chcą wykorzystać, chcą przełożyć na trafienie te swoje przysłowiowe 5 minut. Fajne zachowanie Mateusza Prokopa, boczny defensor, on zazwyczaj częściej przebywa we własnym polu karnym, ale to za chwileczkę. I jeszcze raz urywa się z prawej strony Włoszczak. Włoszczak na dalszy słupek, Kiełbasa. Zgranie głową. Piotr Kiełbasa, natomiast on zagrywał ręką zdaniem arbitra. No i domagają się sympatycy Powiślanki pierwszej bramki. Byli blisko. Myślę, że gdyby nie wrócił Tomasz Bogołębski, to biorąc pod uwagę, w jakiej formie jest Piotr Kiełbasa, wielce prawdopodobne, że mielibyśmy 1-0 dla Powiślanki. Brociek ładnie sprowadził piłkę do ziemi, potem dał się sfaulować. Teraz Król. Król podniósł głowę. Zagranie w Staskowrońskiego! 1-0! Powiślanka Lipsko! Ależ, drodzy Państwo, zagrali teraz podopieczni Mariusza Sztobryna. Świetne, szybciutkie wznowienie z rzutu wolnego, też kapitalne zachowanie Daniela Króla. Gdy tylko przyjął piłkę, od razu podniósł głowę, zobaczył, że nabiega Roman Skowroński, a ten potwierdza jak na razie swoją znakomitą dyspozycję w tym starciu. Kapitalnie zamknięta akcja. To nie było łatwe uderzenie z powietrza, to nie była łatwa piłka, ale to też podkreśla, że dzisiaj w Kozienicach jak ryba w wodzie czuje się Roman Skowroński. 1-0 prowadzi Powiślanka. Konsternacja w obozie Oskara Przysucha. Knap, Pankowski, jak odpowie Oskar? Oj, tutaj, drodzy Państwo, widzimy, jakim przewrotnym sportem jest piłka nożna. No i to Powiślanka. Jak na razie po już nieco ponad 30 minutach bliższa wywiezienia trofeum i zabrania go ze sobą do Lipska. Skowroński. Skowroński jest jak na razie koszmarem defensorów w tym spotkaniu. Kiełbasa. Piotr Kiełbasa. Brociek szeroko. Włoszczak. Włoszczak. Teraz chyba miał ten sam zamiar, ale wcześniej stracił piłkę. Daniel Król mądrze, bardzo mądrze teraz gra Powiślanka. Paweł Bzikot. Jak taki wytrawny pięściarz jak na razie Powiślanka. Schowali się za podwójną gardą. Jak nadarzyła się okazja do kontry, to wyprowadzili potężny cios. No i pierwszy knockdown na koncie ekipy Mariusza Sztobryna. Oni prowadzą 1-0. Dobra interwencja zawodnika Powiślanki. A teraz nieprzyjemne starcie w środku. Zwija się z bólu kapitan zespołu Jakub Cieciura. Musiał uważać Kiełbasa, bo czaił się za jego plecami, żeby zamknąć tę akcję Mariusz Moskwa. Moskwa w dryblingu, rzadko go widzimy w takiej sytuacji. A teraz świetnie Borkowski przeciął tor lotu piłki w ślizgiem. Pankowski. 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 Na ryzyku Prokop, ale bardzo skutecznie. Knap. Pankowski. Pankowski. Mocny strzał po ziemi. To jest dobry pomysł. Właśnie Murawa Śliska. W ogóle to spotkanie jest okazją do rewanżu za poprzedni sezon. Oskar zgarnął to trofeum bardzo pewnie, wygrywając 4-0 w finale z ekipą KS Warka. A jeśli chodzi o Powiślankę, oni odpadli w poprzedniej edycji tych rozgrywek w czwartej rundzie, przegrywając, uwaga, 0-1 z Oskarem Przysucha. Ogromna frustracja Tomasza. A tutaj Machajek rusza. I widzimy, że nie kłóci się nawet Damian Machajek. Brawo dla pana sędziego. Brawo Norbert Chrząstek. Nie dał się nabrać. Ja teraz trzeba wracać, bo to samo może zrobić Oskar. No i tutaj Cieciura na limicie, bo gdyby skrobnął Macieja Knapa, mielibyśmy rzut karny. Wyłożenie Pankowski. Dobry strzał, ale nad bramką. Bo drodzy Państwo, minęły nam pierwsze trzy kwadranse
Jak na razie delikatna niespodzianka w wielkim finale Forbet Okręgowego Pucharu Polski Delegatury Radomskiej. KS Powiślan Kalicko po bramce Romana Skowrońskiego prowadzi 1-0. W Oskarze nastąpiły 3 zmiany, w tym jedna, co ciekawe, w bramce. Teraz szansa na otwarcie z wysokiego C dla Powiślanki. Strzał z dystansu! I od razu musiał wznieść się na wyżyny Filip Brzeziński. Tu, ale teraz niepewne wyjście z bramki właśnie Brzezińskiego. Poprzeczka, kiełbasa głową! I z linii bramkowej wybijał chyba Kołtunowicz. Niezwykle ważna interwencja Piotra Kornackiego. Tutaj jeszcze raz Kornacki głową. No ale widzimy, że od razu w zdecydowany sposób chce rozpocząć drugą połowę Powiślanka. Jak na razie te... I jest trafienie, drodzy Państwo, zad drzałem! Jest trafienie, dośrodkowanie z rzutu rożnego! Kuriozalna sytuacja, piąskowo Brzeziński i uczynił to w taki sposób, że skierował piłkę do własnej siatki. 2-0 prowadzi Powiślanka Lipsko. Ależ niespodziewane otwarcie drugiej połowy. No ogromna bojaźliwość w poczynaniach Filipa Brzezińskiego po tym, jak pojawił się na murawie. Fatalny błąd w tej sytuacji młodego golkipera Oskara Przysucha. I konsternacja w Kozienicach. Powiślanka prowadzi 2-0. No ta bramka chyba jednak zostanie zapisana na konto Filipa Brzezińskiego. Będzie to gol samobójczy, ale wysoko uniesione ręce w geście triumfu Jakuba Cieciury. No bo ten sen, piękny sen trwa. 2-0 prowadzi Powiślanka. Teraz chyba najgorsze, co jednak może zrobić Powiślanka, to cofnąć się głęboko i zamurować. Oni powinni aktywnie, tak jak rozpoczęli tę drugą połowę, non-stop nękać rywali. Do środka Kołtunowicz, Kołtunowicz strzał! Łapie spokojnie Wnukowski. A tutaj jest strzał z dystansu! I Bogołębski, kapitalny balans, zgubił rywala Bogołębski. Do Pankowskiego, Pankowski, uciekła mu futbolówka, ale jeszcze zdołał odegrać do Wicika. Wicik, Wicik, centra w pole karne, upada Trukhan, Bogołębski. Pankowski w pole karne, jeszcze raz pada Trukhan. I co tym razem? I tym razem, drodzy Państwo, mamy 11. I mamy jeszcze dwie żółte kartki, żółty kartonik dla grającego z numerem 8 Patryka Borkowskiego, też żółta kartka za dyskusję dla Norberta Wnukowskiego. Wnukowski kontra Bogołębski, Bogołębski ruszył, Bogołębski! Jest pierwsze trafienie dla Oskara Przysucha, Oskar łapie kontakt. Ależ ciekawie dzieje się w drugiej połowie, niecałe 12 minut za nami, już dwie bramki oglądaliśmy tutaj na stadionie w Kozienicach. Jak to się wszystko zakończy, powiem szczerze, nie jestem w stanie przewidzieć. Kornacki, centra w pole karne, Borkowski musi uważać, knap, odbija przed siebie Wnukowski. Nic nie zwiastowało kłopotów w tej akcji. Natomiast zdążył dojść do groźnej sytuacji Maciej Knap. Zdążył huknąć na bramkę Wnukowskiego, ten dobrze interweniował. I teraz kontra, zagranie na lewą stronę, Oskar Brociek. Brociek idzie na obieg Kiełbasa, do niego właśnie piłka Kiełbasa. Perfekcyjny, czyściutki wślizg Tomasza Bogołębskiego. Też dzielą oba zespoły dwie klasy rozgrywkowe. Oskar w czwartej lidze. Jeśli chodzi o Powiślankę, ona gra w tym ekslidze okręgowej. No więc tutaj ogromnym faworytem tego starcia był Oskar. To też odzwierciedlały kursy na Forbecie, bo przypominam Państwu, że można było obstawić to spotkanie na stronie sponsora tytularnego tych rozgrywek, czyli firmy Forbet. 1,20. Taki był kurs na ekipę Oskara Przysucha. Także myślę, że jeśli tutaj Powiślanka dowiezie ten rezultat do samego końca, sprawi niesamowicie miłą niespodziankę nie tylko samym sobie, ale też wszystkim sympatykom klubu z Lipska. Machajek, Machajek ma dużo miejsca, Machajek! I będziemy mieli też pierwszą korektę w składzie, jeśli chodzi o Powiślankę Lipsko. Gotowy do wejścia Karol Zięba.
Piotr Kiełbasa zakończył swój występ. Stawia na spokój szkoleniowiec Powiślanki Zięba. 40-letni piłkarz. Po półrocznym pobycie w Wiśle Solec wrócił do Powiślanki. Grał też w takich klubach jak Gryf Policzna, Zwolenianka Zwoleń, Wisła Puławy. Skowroński. Skowroński przez moment wyglądało tak, jakby starał się z tego miejsca huknąć w kierunku bramki Brzezińskiego. Skowroński nie potrafił zabrać mu futbolówki. Skowroński centra! No i Oskar Brociek był niezwykle blisko, żeby wyprzedzić rywala i oddać strzał. Teraz centra, był tam Solomon, Moskwa. Ci wszyscy najroślejsi gracze Oskara zostali w polu karnym Norberta Wnukowskiego. No widzimy, że już dosyć mocno czuwają trudy tego spotkania podopieczni Mariusza Sztobryna, ale oni wkładają wszystko, co mają w to spotkanie. Fakołtunowicz, Machajek, Trukhan. Znaleziony Czarnota, Kornacki, Kornacki, teraz trochę więcej miejsca, Knap, Knap, pole karne, Prokop ofiarnie, Czarnota z powietrza, zablokowana ta próba, Cieciura, Cieciura zrobił kółeczko z piłką, teraz mądrze, Oskar Brociek. Brociek ścina do środka, Brociek do Skowrońskiego, nie spalił Roman, Skowroński, Skowroński, Król, Król! 3-1! Nie ma jednak na pozycji spalonej lewy defensor Powiślanki. Bogołębski bardzo sprytnie do Knapa. Maciej Knap, Knap, obuch. Świetnie wrócił Karol Zięba, wszedł przed rywala, a potem trochę tak w stylu Grzegorza Krychowiaka. Zostawił nogi, tylko poczuł kontakt z rywalem, położył się na ziemi i od razu dał podstawę panu Norbertowi Chrząstkowi do odwizdania przewinienia. Kołtunowicz. Oj, teraz niebezpieczne starcie. Oczywiście obejrzy żółty kartonik Jakub Cieciura. Wściekły Łukasz Wiśnik. On ma świadomość, że to naprawdę mogło się zakończyć bardzo źle dla jego zawodnika. Chociaż nie, przepraszam, to nie Cieciura, tylko Jakub Włoszczak faulował. Ale obaj panowie się pośliznęli, obaj wpadli w siebie. Raz gry opuścił Oskar Brociek, także w miejsce Oskara Bartosz Daręba. Solomon. Kornacki z pierwszej do środka, dobre to było zagranie. Kołtunowicz, świetnie, Mateusz Prokop wykorzystał te swoje długie nogi i zabrał piłkę rywalowi. I teraz właśnie Zaręba do Skowrońskiego, ucieka Zaręba, do niego podanie. Zaręba! I w ostatniej chwili Moskwa. Machajek szukał obucha, ale trafił w Cieciurę. Czarnota. Nie kalkuluje Karol Zięba na pewnym impecie ślizgiem. Bartosz Zaręba, no tutaj nie ma mowy o przewinieniu. Praktycznie całym zespołem bronią się zawodnicy Powiślanki. Tylko Roman Skowroński stara się przeszkadzać rywalom. Teraz dobre wyjście Wnukowskiego, ale jeszcze Oskar w akcji ofensywnej. No. Kołtunowicz, Czarnota, bardzo wysoko wyszedł za nim Król. Teraz Knap. Knap zdecydował się na wyjście Wnukowski i była to bardzo dobra decyzja. Zaczynają się zaczepki kibiców w stronę szkoleniowca Oskara Przysucha. Pytanko, czy macie już szampany? Rozpoczęła się 90. minuta tego spotkania. Jedna bramka różnicy. I jeszcze jeden rzut rożny. Teraz granie Wnukowski łapie. 5 minut doliczone, drodzy Państwo. 300 sekund dzieli Powiślankę od historycznego triumfu, ale teraz decydujące, kluczowe 5 minut tego spotkania. Moskwa. Moskwa. Do obucha. Obuch. Czarnota. Król zdoła wybić. Knap. Knap. Jeszcze raz Wnukowski i teraz zapewne będzie leżał do samego końca, na tyle ile będzie mógł, jeśli dobrze pamiętam, 8 sekund po złapaniu piłki ma na wznowienie gry golkiper. No i też musi uważać, bo ma żółty kartonik na swoim koncie. A teraz Skowroński ograł Machajka, tutaj musi być kartka, chociaż zdaniem arbitra to Skowroński faulował. Nikt
w obozie Powiślanki Lipsko nie siedzi. Wszyscy stoją, wszyscy wyczekują końcowego wywistka Norberta Chrząstka. Jeszcze jedna zmiana, ten, który właśnie teraz cierpi, ten, któremu udzielana jest pomoc, Roman Skowroński, autor pierwszej bramki. Śmiem twierdzić, że MVP tego starcia, jeśli chodzi o Powiślankę Lipsko, opuszcza plac gry. Zasłużony aplauz, zasłużone owacje. Nas pracował się niesamowicie na napsuł krwi defensorom Oskara Przysucha. I za chwileczkę być może będzie celebrował historyczne zdobycie pucharu. Miejsce Romana Skowrońskiego pojawił się Maciej Szczepanik. I jest już w polu karnym rywali Filip Brzeziński. No być może na niego centra. Nieprzeciętne warunki fizyczne. No i właśnie w kierunku bramkarza. Być może z antybohatera może stać się bohaterem. Trukhan, przy nim dwóch rywali. Andrzej Trukhan, Cieciura zabrał mu tą piłkę. Chociaż nie, przepraszam, to właśnie ten, który pojawił się przed chwileczką na placu, Maciej Szczepanik. Być może miał wykonać jedną interwencję w tym spotkaniu i właśnie to zrobił. Odbiera gratulacje od kolegów z zespołu. Wnukowski. Zapewne, jak najdalej od własnej bramki. Kibice Powiślanki już celebrują, już jest ta przyśpiewka, puchar jest nasz. No ale żeby to oficjalnie ogłosić, potrzeba gwizdka pana Norberta Chrząstka. A ten powinien nastąpić za chwilkę. Bogołębski, Sztobryn rozkłada ręce, pokazuje, to już jest po czasie. Bogołębski, dalekie zagranie, Moskwa zgrywa głową. Jeszcze raz kapitan Oskara, Solomon, Czarnota. Wybija Bzikot. Teraz Kołtunowicz, Król i jest gwizdek! Powiślanka Lipsko po raz pierwszy w swojej historii zdobywa okręgowy Puchar Polski w delegaturze radomskiej. Szanowni Państwo, jesteście świadkami historii, bierzecie w niej czynny udział, a ta dzieje się na naszych oczach. Powiślanka Lipsko po raz pierwszy w wielkim finale i od razu zakończyło się to wszystko zgarnięciem trofeum. Ekipa z Ligi Okręgowej wiosną zagra na szczeblu wojewódzkim, zagra z resztą zwycięzców tych pucharów okręgowych, zagra z ekipami trzecioligowymi, no ale oni tą swoją determinacją, walką do końca, tym swoim poświęceniem w pełni zasłużyli na ten triumf i teraz w pełni zasłużone gratulacje, są uściski, są okrzyki radości, za chwileczkę na pewno będzie taniec radości, no bo w Lipsku dzisiaj długo nie zasnął, bo ich ulubieńcy dokonali czegoś, co wydawało się praktycznie niemożliwe przed starciem tego spotkania. Ograli potentata Przysuchy, ograli dominatora tych rozgrywek w ostatnich latach, no i teraz oni za kilka minut wzniosą te okazałe trofeum i będą celebrowali, idą celebrować ze swoimi kibicami gracze Powiślanki. Tu za chwilę będzie feta, tu za chwilę będzie la zabawa. Jako pierwszy, Jakub Cieciura, kapitan zespołu. Piotr Kiełbasa, Norbert Wnukowski, Paweł Bzikot, Karol Zięba, Mateusz Prokop, Patryk Borkowski, Daniel Król, on asystował przy pierwszym trafieniu Romana Skowrońskiego. Kolejni zawodnicy, Maciej Szczepanik, Jan Kamaro, Norbert Mirka, Maksymilian Krupa, Oliwier Pastuszka, Roman Skowroński, no oczywiście sztab szkoleniowy na czele z Mariuszem Sztobrynem, kolejni zawodnicy Bartosz Zaręba, Jakub Włoszczak, Oskar Brociek, kierownik zespołu Tomasz Dusza i prezes Powiślanki Lipsko Piotr Rybiński. To są bohaterowie tego starcia, to są ludzie, którzy złotymi zgłoskami
zapisali się w historii lipskiego futbolu i będą mogli przytulić do piersi to trofeum. Będą mogli ucałować ten puchar i co najważniejsze, będą mogli go zabrać do Lipska i prezentować się mieszkańcom tej miejscowości. Najpierw czek na 5000 zł. Przypominam też, że oczywiście Powiślanka z racji zwycięstwa zagra na etapie wojewódzkim. Zmierzy się z trzecioligowcami, zmierzy się też z pozostałymi zwycięzcami okręgowych pucharów. No i teraz prezentuje to okazałe trofeum Sławomir Pietrzyk i za chwilę przekaże w ręce Jakuba Cieciury. Powiślanka Lipsko po raz pierwszy w swojej historii triumfuje w rozgrywkach Forbet Okręgowego Pucharu Polski delegatury radomskiej. Są okazałe flary, za chwilę pewnie wystrzeli konfetti, no ale najważniejsze jest to, co w tym momencie oglądamy na swoich odbiornikach. Ogromna radość, celebracja zawodników Powiślanki, bo oni dokonali rzeczy historycznej i teraz przedstawiciele mazowieckiego futbolu dołączają do tego grona, oklaskują zwycięzców, no bo zrobili wszystko, zostawili serce, siły, zostawili wszystko, co mieli na murawie w Korzenicach, no i to oddało, to się przełożyło na triumf. Stała się rzecz chyba niemożliwa, bo tak naprawdę to dzisiaj byliśmy i mocno osłabieni, graliśmy z rywalem, który gra dwie ligi wyżej, ma dużo potencjału więcej od nas, natomiast charakter, praca, zaangażowanie gdzieś tam mojego zespołu, serca spowodowało, że dzisiaj okazaliśmy się lepsi i zasłużenie wygraliśmy. Tutaj nasz finał ma swoją prawę, ma swój prestiż. Wiadomo, każdy chce go zawsze wygrać. Ja już byłem 3 razy w finale, 3 razy przegrałem. Dla mnie to jest mega duże wydarzenie. Zawsze chciałem ten puchar wygrać. W końcu się udało z Powiślanką w takim meczu, gdzie tak naprawdę byliśmy skazywani jako kopciuszek na porażkę. Także tutaj podwójna radość i podwójny sukces.